Cześć. Często spotykam się z takim pytaniem, czy warto umieszczać swoich klientów hostingowych na jednym koncie hostingowym, a co smutniejsze, czasami nikt o to nie pyta, tylko po prostu ładuje wiele swoich projektów i wielu klientów na jedno konto hostingowe, szukając w ten sposób łatwych oszczędności. Czy jednak na pewno jest to najlepszy sposób? Na Quora znalazłem pytanie właśnie na ten temat. Czy jeśli chcę zrobić kilka stron internetowych dla osobnych klientów, nie chcę z nimi potem utrzymywać współpracy, to czy muszę każdemu utworzyć osobne konto na hostingu i dać im te hasła przy oddawaniu projektu? No cóż, moim zdaniem jest zdecydowanie więcej wad niż zalet takiej praktyki. No, zaleta jest w zasadzie tylko jedna, czyli efektywność kosztowa, ale rozumiana jedynie wprost, bo kiedy policzysz wszystkie koszty organizacyjne i koszty Twojego czasu, okaże się, że wcale tak być nie musi. Więc po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że łatwo się przelogowywać jest między różnymi kontami hostingowymi, jeśli korzystasz z właściwego operatora, bo wiele osób uważa, że no tak jest po prostu wygodniej mieć tych swoich klientów na jednym koncie. Popatrz, tak to wygląda u nas. Masz listę wszystkich hostingów Twoich i po prostu klikasz sobie zarządzaj i przelogowuje Cię to jednoklikowo do panelu danego hostingu. Także nie ma tutaj takiej konieczności. O, klikasz sobie zarządzaj, pyk, proszę, jesteś na innym panelu. Także nie ma konieczności pamiętania dziesiątek haseł, tylko dlatego, że masz dużo hostingów. Drugi argument to parametry bezpieczeństwa. Popatrz, tutaj jest strona dotycząca hostingu WordPress. No i tak na pierwszy rzut oka to patrzymy na te grube parametry 2, 5, 20, 50 giga i na ceny, ale tak naprawdę hostingi mają często właśnie parametry bezpieczeństwa. Jak tutaj klikniemy, to się okazuje, że tych parametrów bezpieczeństwa jest całkiem sporo. No i o ile one nie mają zbyt wielkiego znaczenia dla przeciętnego użytkownika, to jeśli ty napakujesz bardzo dużo stron internetowych na jedno konto i te strony będą mieć znaczny ruch, no to może się okazać, że jedna strona zużyje tyle tych parametrów, że nie starczy już dla pozostałych. Przykładowo mogą to być odwołania do bazy danych, mogą to być wysyłane na przykład wiadomości mailowe, może to być dostęp do dysku i tak dalej, i tak dalej. No, możliwości jest tutaj wiele, a z mojego doświadczenia ten parametr, liczba jednoczesnych procesów PHP, CGI, CRON, to jest ten parametr, który jest tutaj najczęściej chyba tak naprawdę naruszany, tak bym powiedział. Także zwracajcie uwagę na ten po prostu parametr, no bo jeśli masz dużo stron, to może się okazać, że będzie on zwyczajnie niewystarczający. No i wreszcie dla tych, którzy mówią o efektywności kosztowej, polecam program partnerski, no bo to jest fajny sposób, słuchajcie, afiliacja, tak, czyli polecasz po prostu hostingi swoim klientom, dzięki temu dostajesz prowizję. Ta prowizja jest wieczysta, ona się jakby odnawia, masz po prostu dochód pasywny, nie musisz już potem nic przy tym robić, a to jest umowa pomiędzy klientem i firmą hostingową i to firma hostingowa musi odpowiadać na wszystkie zapytania, opiekować się tym klientem, a Tobie pozostaje koncentracja na tym, co Ty robisz najlepiej. Także moim zdaniem zdecydowanie jest więcej zalet dystrybuowania swoich klientów na osobne konto hostingowe niż upychania ich na jednym koncie, no bo umówmy się, limity bezpieczeństwa, ale też samo bezpieczeństwo rozumiane w ten sposób, że jeśli straciłbyś na przykład hasło do takiego konta hostingowego, na przykład hasło FTP, no to jest ogromna, zostałoby wykradzione na przykład z Twojego komputera, no to jest ogromne ryzyko, że zostaną tutaj skompromitowane wszystkie strony tak naprawdę, które są na tym koncie hostingowym. Również kwestia separacji domen. Wielu operatorów nie ma tej separacji domen, no i w razie ataku na jeden serwis, skutecznego ataku, może ta infekcja łatwo rozprzestrzenić się na pozostałe serwisy na danym koncie hostingowym. Natomiast większość operatorów skutecznie separuje konta hostingowe od siebie, no w związku z czym najlepsza praktyka to jest jeden klient na jednym koncie hostingowym.
Jeżeli wydało Ci się to jakkolwiek interesujące, zapraszam do skomentowania na dole. Podziel się przemyśleniami dotyczącymi tego, jak Ty podchodzisz do dystrybuowania klientów pomiędzy kontami hostingowymi. A może to Ty jesteś klientem? Czy zastanawiasz się nad tym, w jaki sposób wygląda Twój hosting? Czy masz bezpośrednio umowę z firmą hostingową, a może z deweloperem, który robił dla Ciebie stronę i to on odpowiada za utrzymanie Twojej strony na serwerze? Spytaj go w takim razie, jak to wygląda. Czy jest to właśnie w takiej strukturze? Jeden projekt, nazwijmy to jedno konto hostingowe, czy może odwrotnie, czy może właśnie jesteś jednym z 30 klientów na tym samym serwerze, na tym samym koncie hostingowym, co byłoby dosyć niekorzystne. Także zapraszam serdecznie do dyskusji, a jeśli materiał wydał Ci się interesujący, to zapraszam również do rozmów na priwa, do dodania mnie do kontaktów na LinkedInie. Pogadajmy, ja bardzo chętnie odpowiadam na pytania związane ze stronami, z hostingiem i ze wszystkim tym, co wiąże się z Twoją biznesową obecnością w sieci. Dobrego dnia.